Się, jakieś alarmy już były włączane. Źle, byliśmy tam. Od razu wrzucili nas w środek akcji. Fajna sprawa. Zobaczcie, jak klucz już nie jest zakrwawiony. Nie podoba mi się ten obrazek. My tam byliśmy. O! Właśnie włączyłem maszynę, o Jezu. Bardzo świetnie są, bardzo ładnie są. Z pomysłem po prostu są zrobione bronie. Patrzcie, to jest po prostu jakiś żywy organizm. Coś niesamowitego. Jak większość broni. Przepraszam, trochę gratnie. That felt weird. Nie obrzydliwe, tylko dziwne. Czy nie potrafi. A nieważne. Ściągnąłem jakieś spolszczenie z internetu, bo grę mam po angielsku. Kupiłem ją od razu jak wyszła. Warto słuchać tego radia, bo są fajne dialogi prowadzone. Ciekawostki takie. I'm getting some reports of strange lights in the sky from the Oklahoma area. Our affiliate in Oklahoma City is telling us that the state police get this are reporting mysterious lights all over the area and that they're having a hard time responding to all of the calls. It's going to be a wild and woolly night, folks. I just know it. Let's go to the phones. Caller, you're on the air with Art Bell. Artem? Is Art? Yes, it's Art. Yes, it's Art, caller. Yeah, Art, this is George and Garland. You won't believe what's going on around here. There's lights all over the sky. I can't believe it. There's lights, you mean in the sky right now? Yeah, right now. It's amazing. Where? Everywhere. Right over my house. They're moving from north to south. What, can you tell me what they look like? Exactly what they look like. Can you tell me about them? There's some blue, blinking ones, moving real fast, some green ones, moving a lot slower. Oh my god! One of them is some kind of a spaceship. It's hovering right over me. It's huge. That sounds exactly like the reports we got from Oklahoma. Do you have a camera with you? Yeah, oh man, a bright green light just came up. George, are you there? We apparently just lost George. I'm gonna open up a special line for folks in the Garland. Został porwany. You're seeing these lights. Give us a call and let us know what's going on. Nie! O! Escape. Yeah, okay. Calm down. Chyba się nie uspokoi. Czy ja dobrze widziałem, że uspokój się było zamiast o było u z kreską? Znaczy o, no, o z kreską? Coś dziwnego. Mówię, ściągnąłem pierwsze, lepsze tłumaczenie. Obrzydliwe. A, nieważne. Ła, dostanę! Ledwo żyję. Przeżył to? No właśnie mówiłem, takie broń to są takie stworzonka. I to! Wow!
I uwaga! Hop! Tam coś... Skrzynka się porusza. No, wiedziałem po prostu. Widzicie na czubku tutaj na górze to? A no tak, właśnie stąd wyszliśmy. Oh my god, he's a giant. Nie trzeba w ogóle broni przeładowywać, bo się sama przeładowuje. Wow. Naprawdę fajne motywy tu są wymyślone. That was fucked up. No. This is fucked up. Czego zmieniają? Jakby było pojebane, to już pojebane. A dobra, nie pasuje mi to teraz polszczenie, a dobra, nie pojebane. Jeśli ktoś mi powie coś w stylu, to zrób lepsze, zapraszam na oglądanie Let's Playa Vampire the Masquerade. Wow, fajne. A tak, właśnie do Vampire the Masquerade, gdzie sam wszystko tłumaczę, więc... Wiem jak to jest. O, masz, przeuważasz te plujące kwasem. Na rośla. Chyba się nie da to mi, niestety. No, jeszcze musiałem oberwać. Zaraz, to był ten sam koleś? Jesteśmy z drugiej strony? Nie, ja tam miał czerwone gacie. O, o! O! Chyba już to mi nie chce nic im mówić, bo domyśla się, że nic to nie da. Chyba nigdzie nie pójdziemy. Musimy poczekać, aż to się włączy. Where in the hell am I? Już ci mówiłem, na statku kosmicznym. Muzyka taka trochę rodem ze Star Warsa. Jak mówię, motywów takich z walką do góry nogami na różnych platformach. To jest po prostu coś świetnie wymyślonego. Tego jest sporo w grze. I bardzo dużo frajdy daje. O ty. O, resztki człowieka wypluło. Bastards. Coś mi przycina, przepraszam bardzo, ale... Podejdź, 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 podejdź. Ła! Jak on mnie jeszcze widział? Coś niesamowitego. Jakoś wolno... mało życia otrzymuję od tych... Od leczenia tutaj, coś dziwnego. Wow! Ale wyskoczył! Are you hurt? A jednak ciągle... This looks safe. Ta. Szybko lepiej... Przebiegnijmy. A i tak dalej nie przyjdziemy, no to po co przyszedłem? O, o. Cholera! Aaaa!
It is time to let go of the mortal world, Tommy. Time to become a part of the sacred fire. Let go, now. To jasne. I oto była, to była nasza pierwsza śmierć. Come, Tommy. Join me. Grandfather? What is this? Where am I? Talon will guide you. Talon? It can't be. To jest ten jastrząb. To chyba, nie, to nie jest orzeł, to jest jastrząb, na pewno, jestem pewien. Bardzo lubię tutaj te miejsca w ogóle, jak ładnie to zrobili twórcy. Takie uspokajająca muzyka, piękne widoki. I saw you die. Where? Where am I? This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. The land of the... All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. Brak spacji. I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? Your spirit guide, Talon, brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now you must embrace your heritage if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble. I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. A zaraz właśnie, ładne widoki tu są, no. Coś niesamowitego. Mówię, grafika jest na wysokim poziomie. Beyond this door is a test. What the hell is this? Let me out of here, I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your earthbound shell, Damasi. Let your spirit carry you where your body cannot pass, through the fire. Good. You may now return to your body. You have learned well. No mortal obstacle can stand in the path of your spirit. You become like chameleon who moves unseen. Invisible. Okay, I've passed your little test. Send me back. First, you must master the bow. You must learn to fight. Not a problem. The army taught me to kill, remember? You fought in white man's wars, with white man's weapons. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit cave. Nie, naprawdę, może się ciepłem, ale te literówki trochę mnie denerwują. Coś strasznego. Jeśli robisz spolszczenie na taką skalę, na całą grę, no to musisz się liczyć, że są jakieś literówki, no ale nie aż z tak dużej ilości. To na samym początku. Coś, ja się po prostu boję, co będzie dalej. No tak, musimy zobaczyć łuk. This bow is the weapon of your spirit form. But your bow must be replenished. Claim the spirits of your fallen enemies. There is still much to learn. The power of the Dark Ones grows ever stronger. I don't have time for this. Jen needs me. As you wish. Talon will guide you. He will become your eyes and ears. Heed his warnings well. I tym samym właśnie nie możemy zginąć w tej grze, ponieważ jeśli zginiemy, to zostajemy przeniesieni do duchowego świata, gdzie możemy zebrać energię życiową i energię duchową, żeby powrócić do świata śmiertelnych. Dostaliśmy też łuk, który jest bronią, ale jedynie naszej duchowej postaci. What? Who said that?
It understands me. Curious. This human is a mystery. Find him. Jak teraz widzicie, właśnie możemy odczytywać, zaraz, o właśnie odczytywać te napisy wszystkie w języku obcych, czy możemy odczytywać w naszym języku. Dobra, na razie będę kończył nagrywanie, do zobaczenia.